Egzoszkielet daje nam zupełnie nowe możliwości. Dotyczy to pacjentów, którzy od wielu lat nie chodzą, zwłaszcza naszej grupy dość licznej i zaprzyjaźnionej z nami od wielu lat, osób po urazach kręgosłupa szyjnego i przede wszystkim lędźwiowego. To są osoby nie poruszające kończynami dolnymi, nie mogące chodzić samodzielnie. Egzoszkielet umożliwia pionizację i chód tym osobom. Jest urządzeniem małych gabarytów. Podobne urządzenia już bywały wcześniej, natomiast ich wielkość i rozbudowana część techniczna uniemożliwia stosowanie tego w wielu różnych warunkach. Próbowaliśmy stosować egzoszkielet u kilku pacjentów. Niektórzy po raz pierwszy od kilkunastu lat mieli możliwość poruszania się, chodu. Bardzo sobie to cenią i prowadziliśmy też obserwacje ich stanu zdrowia, narządów wewnętrznych. Wydaje się, że doświadczenia te, które mamy do tej pory, są bardzo obiecujące. I to jest jakby jedno zastosowanie egzoszkieletu, które umożliwia pionizację osobom, które od lat nie chodzą i nie mają takiej możliwości. Drugie bardzo ciekawe zastosowanie, które przypuszczamy, że będzie się rozpowszechniać, to zastosowanie tego u osób po udarze mózgu. Mamy tutaj pacjentów, którzy przebyli udar mózgu kilka tygodni temu i tutaj to urządzenie nie tyle służy pionizacji, poruszaniu się tych pacjentów, co terapii, co nauczeniu tych ludzi prawidłowego chodu, odtworzeniu takich ruchów, które mogli wykonywać przed udarem, a których w tej chwili wykonywać nie mogą. Oczywiście egzoszkielet nie może być samodzielnym narzędziem leczącym. Jest uzupełnieniem całej kompleksowej terapii, która u takich osób jest stosowana, ale wydaje się być bardzo obiecujące przez to, że daje możliwość powtarzalnych, obiektywnie mierzonych ruchów, zaplanowanych bardzo dokładnie wcześniej przez terapeutę. Jesteśmy naprawdę oczarowani tym urządzeniem, natomiast znacznie mniej jego ceną. Technomex, dostarczyciela sprzętu egzoszkielet GT. Wszystkim bardzo chciałem serdecznie podziękować za przybycie. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, no to clue dzisiejszego spotkania to jest prezentacja możliwości tego urządzenia. Ja krótko w kilku slajdach wprowadzę Państwa w temat tego urządzenia, co to za urządzenie, jak działa i jakie ma wykorzystania, a później przejdziemy do części praktycznej i tutaj kolega Piotr będzie pokazywał na konkretnym pacjencie, jak to urządzenie pracuje, jakie ma możliwości i tak dalej, i tak dalej. W każdym momencie mogą Państwo zadawać pytania, będziemy na nie odpowiadać. Myślę, że jeszcze znajdziemy chwilę czasu, żeby ewentualnie ktoś z Państwa mógł, że tak powiem, z tego urządzenia skorzystać. Przygotujemy to urządzenie i ktoś będzie mógł w tym urządzeniu pochodzić. Przejdę może w takim razie do prezentacji. Urządzenie, o którym dzisiaj chcemy powiedzieć kilka słów i pokazać jego działanie, to jest egzoszkielet GT. Metody stosowane w rehabilitacji, w reedukacji chodu, że tak powiem, są bardzo różne. Od najprostszych poręcze, tory, do robotów stacjonarnych, czy też bieżni z analizatorami chodu. Tylko jest jeszcze jedna kwestia, że żeby chód był, że tak powiem, żeby reedukacja chodu była, żeby postępowała, te kroki muszą być powtarzalne, tak? A urządzenia tego typu jak egzoszkielet dają właśnie tą powtarzalność, tak? Jest kilka robotów do reedukacji chodu na rynku, jeśli chodzi o egzoszkielet GT. To jest to jedyny egzoszkielet na chwilę obecną w Polsce. Wyróżnia się tym, że ma bardzo prostą konstrukcję i jeśli chodzi o jego programowanie, jest bardzo modyfikowalny i można go bardzo łatwo przystosować do pacjenta. Ma też dużo możliwości, że tak powiem, jeśli chodzi o stopniowanie trudności treningu. Jeśli chodzi o zastosowanie egzoszkieletów, ten, który tutaj jest, to pierwotnie był stworzony na potrzeby armii amerykańskiej i wspomagał żołnierzy w terenie. Dzięki temu podnosił ich możliwości, wytrzymałość. Dzięki temu mogli wiele godzin bez trudu maszerować, przynosić ciężkie
plecaki. W przemyśle jest również wykorzystywany, wspomaga siłę i również efektywność pracowników w ciężkich wyprawach, tak jak tutaj widać na slajdzie, no i w rehabilitacji. Wzrost zainteresowania wśród badaczy egzoszkieletem pokazuje trend, w którym, że tak powiem, rehabilitacja podąża, chce podążać. Tych badań z roku na rok robi się coraz więcej, więc będzie można, że tak powiem, obserwować postępy terapeutyczne potwierdzone badaniami. Jeśli chodzi o urządzenie EGZO, jest wykorzystywane u pacjentów z osłabioną siłą mięśniową, z niedowładami, z paraliżami. Kilka słów na temat urządzenia. Jeśli chodzi o czas pracy, urządzenia na jednym komplecie baterii to jest od 4 do 6 godzin. Samo urządzenie waży 23 kg, tylko że to urządzenie jest tak skonstruowane, że mimo że pacjent to urządzenie ma na sobie, to on nie odczuwa tego ciężaru z racji tego, że cały ciężar urządzenia jest przekazywany na podłoże, więc pacjent w żaden sposób nie czuje, że to waży 23 kg. Jeśli chodzi o samo zamontowanie urządzenia na pacjencie, to trwa to od 5 do 10 minut. Urządzenie jest wyposażone w 4 silniki, które poruszają ortezami, 2 komplety baterii. Praca jednego kompletu trwa od 4 do 6 godzin, a samo pełne ładowanie to trwa około godziny, więc można cały czas na tym urządzeniu pracować. No i taka informacja, analiza parametrów chodu przez komputer egzoszkieletu jest 500 razy na sekundę analizowana. Jeśli chodzi o wielkość pacjenta, który, że tak powiem, może korzystać z tego urządzenia, no to jest w przedziale od 150 do 190 cm wzrostu i maksymalnie 100 kg masy ciała. Kilka informacji na temat możliwości urządzenia, bo zasada działania tego urządzenia polega na wykonywaniu kroków, tak? I te kroki można inicjować na wiele sposobów. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest dużo możliwości, że tak powiem, stopniowania trudności i wraz, że tak powiem, z postępem terapeutycznym zmieniać trudność, czyli pacjent będzie, że tak powiem, bardziej sprawny, będzie mniej potrzebał wsparcia ze strony EGZO i można tą trudność, że tak powiem, stopniować. Można wyzwalać krok przez fizjoterapeutę, który przyciska przycisk na panelu sterującym. Ewentualnie pacjent, to już kolejny krok, pacjent może sam inicjować krok poprzez przyciskanie przycisków na interfejsie, który jest zamontowany albo na kulach, albo na balkoniku. Ewentualnie tryb ProStep, tu jest inicjowanie ruchu już przez samego pacjenta, który, że tak powiem, poprzez balans ciałem i odpowiednią rotację wyzwala krok. I dodatkowo jeszcze wyższym stopniem jest, oprócz rotacji i balansu ciała, dodatkowo moment oderwania, że tak powiem, jednej kończyny od podłoża inicjuje krok kolejny. Jeśli chodzi o modyfikację programów, to tutaj można, że tak powiem, to urządzenie tak ustawić, żeby ewentualnie wspomagało, że tak powiem, tylko i wyłącznie w tym zakresie, w którym, że tak powiem, pacjent potrzebuje pomocy, czyli pacjent na przykład jest w stanie wykonać ruch na 60%, no to urządzenie automatycznie to wykrywa i po prostu te 40% potrzebnej siły po prostu daje pacjentowi, że ten krok został wykonany. Ewentualnie można, że tak powiem, ustawić automatycznie, że to ma być 50% pomocy i urządzenie więcej już nie będzie pomagać pacjentowi. Pacjent musi dążyć do tego, żeby dojść do tych 50% na przykład. Ewentualnie jeszcze świetną funkcją tego urządzenia jest to, że można, że tak powiem, jedną nogę ustawić, że będzie wspomagana, a druga, że tak powiem, będzie wolna. Czyli pacjent ma jedną nogę z dysfunkcją, a drugą, że tak powiem, w pełni sprawną, no to może jak najbardziej sprawną nogą wykonywać krok bez pomocy samego urządzenia, a druga noga, że tak powiem, będzie wspomagana przez samo urządzenie. To są tak, okej. Co daje takie urządzenie? Tak? To jest, poprawia jakość, ilość kroków, zmniejsza przede wszystkim spastyczność, zmniejsza ból, ma przede wszystkim bardzo pozytywny wpływ na psychikę, bo proszę sobie wyobrazić, pacjenci, którzy kilka lat albo kilkanaście lat jeżdżą na wózku i przychodzi taki moment, że oni mogą wstać, że tak powiem, przejść, przemieścić się, no to daje im dużo, że tak powiem, przeżycia, które, że tak powiem, motywują ich do tego, żeby dalej się rehabilitować, poprawiać swój standard życia.
Jeśli chodzi o takie rzeczy jak poprawę układu krążenia, urządzenie również zwiększa perystaltykę jelit, poprawia pracę pęcherza moczowego. Ogólnie wpływa na szeroko pojętą poprawę jakości życia. To urządzenie, jak już Pan Prezes wspomniał, jest, że tak powiem, dedykowane do ośrodków rehabilitacyjnych, a wersja, że tak powiem, do użytku indywidualnego jest w trakcie, że tak powiem, opracowywania, bo do każdego urządzenia jest dedykowany fizjoterapeuta, który wspiera pacjenta w procesie terapeutycznym, pomaga mu to, on decyduje, że tak powiem, którą opcję lub też jakie ustawienia egzoszkieletu zastosować u danego pacjenta, oczywiście wcześniej go kwalifikując i opracowując, że tak powiem, plan treningowy. Ocenia Pani to urządzenie? No, urządzenie jest rewelacyjne, robi ogromne wrażenie. Myślę, że dla pacjentów, którzy są z niedowładami po wylewach, udarach, to jest coś, co zdecydowanie poprawia komfort życia, ale przede wszystkim jest to znakomite urządzenie do takiej bardzo intensywnej rehabilitacji, do przywrócenia sprawności takim osobom, które które są po prostu unieruchomione bardzo często, które są po takich schorzeniach, które w jakiś sposób doprowadzają do kompletnej dysfunkcji układu ruchowego. Panie Prezydencie, czy jest szansa jakakolwiek, żeby NFZ to zaczął finansować? To znaczy, to nie jest kwestia na poziomie NFZ-u. Może pytanie powinno paść, czy my jako miasto jesteśmy w stanie zakupić takie urządzenie, a Narodowy Fundusz Zdrowia i opłata za świadczenia to już jest jakby inna kwestia. Ja powiem tylko tyle, że my w tej chwili przygotowujemy wniosek, a właściwie już złożyliśmy i jest przygotowany w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego. I w tym wniosku pierwszym elementem to jest nowy oddział rehabilitacji wraz z nowym wyposażeniem. Więc ja liczę na to, że uda nam się kupić ten sprzęt z tych środków, które pozyskamy w tej nowej perspektywie unijnej i że oddział rehabilitacji będzie cieszył się tym urządzeniem może w przeciągu 1-2 lat. Natomiast kwestia opłacalności realizowania świadczenia, no to jest jakby inna bajka. Wiem, że NFZ fatalnie wycenia i fatalnie
opłaca świadczenia zdrowotne, no ale my jako samorząd, dla nas priorytetem jest zdrowie pacjenta i jego aktywność, więc my nie patrząc na to, będziemy starali się na pewno pozyskać taki sprzęt. Panie dyrektorze, jaka jest pańska ocena tego urządzenia, które przed chwileczką widzieliśmy? Ciężko jeszcze oceniać, są to rzeczy zupełnie nowe. Jest to prezentacja dla personelu fachowego, który ma się z tym zapoznać i najbardziej interesujące będą ich opinie, ale jak nawet w tej chwili widać, prezentacja trwa. Zapoznamy się z opinią naszych fachowców. Panie dyrektorze, czy szpital będzie w przyszłości w stanie zakupić, ewentualnie gdzie będziecie się udawać po pomoc w zakupie tego urządzenia? Mam nadzieję, że będziemy kupowali nie tylko to, będziemy mogli kupić nie tylko to urządzenie, ale i inne nowoczesne urządzenia, które powstają, bo musimy iść z postępem. Wszystko dla pacjentów. Kiedy na stałe zagości ten konkretnie sprzęt, ten egzoszkielet w Radomiu? No to jest pytanie przedwczesne. Dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ jest to urządzenie drogie. Musimy znaleźć sposób sfinansowania zakupu takiego sprzętu. Dziękuję bardzo.